Skarbeczku, to będą informacje na temat tego, gdzie jesteś w swoim życiu uczuciowym, romantycznym, gdzie jesteś, jeśli chodzi o relacje. Więc ty teraz wyszłaś z takiego zamknięcia, wyszłaś spod klosza, wyszłaś spod narcyza, wyszłaś spod kogoś, kto nie doceniał ciebie, natomiast nie miał żadnego problemu, żeby z ciebie brać, ssać i ciągnąć, prawda? Więc ty teraz masz okres celebracji. Masz okres radości, masz okres spotykania się z ludźmi, których lubisz i którzy lubią twoje towarzystwo. Nie pchaj się na siłę tam, gdzie cię nie chcą, tylko dlatego, że ktoś się nazywa twoim przyjacielem. Kochanie, czyny, nie słowa. Czyny, nie słowa. A to jest potwierdzenie twoje, że masz ludzi, którzy cię kochają. I ludzie, którzy cię kochają, będą wyciągać po ciebie ręce, będą chcieć cię przytulić, będą chcieli być w twoim towarzystwie. Będzie ci bardzo łatwo to zauważyć, dla kogo warto dać swoją energię, bo wtedy ją pomnożysz, a dla kogo nie warto, bo po prostu ją zmarnotrawi. Aktualnie, jeśli chodzi o twoje życie romantyczne, jeśli chodzi o twoje związki, głównym motywem jest to, że stawiasz na siebie i robisz wielki skok na główkę w nieznane. Wielki skok na główkę w nieznane i on ci się bardzo zwróci. Pomnoży ci po prostu wszystko, co najpiękniejsze w życiu, bo patrząc na wszechświat jako na kochającego rodzica, to czego byś życzyła dla swojego dziecka? Żeby się zniewoliło i żyło gdzieś tylko dlatego, że mu wygodnie, a było nieszczęśliwe w środku, czy żeby za wszelką cenę stawiało na siebie i nie bało się zrobić tego kroku. Bo wiesz, dlaczego nie ma czego się bać? Bo nawet jak skok jest wysoki, nawet jak nie wiesz, co jest gdzieś tam, na dnie, to tam jest, kochaniutka, wszechświat i on cię bardzo mięciutko złapie. Bardzo mięciutko złapie. Kolejna rzecz jest taka, że twoje marzenia, twoje plany to nie są mrzonki. To nie są mrzonki. System będzie ci nieraz chciał pokazać, że to, co ty sobie myślisz, marzysz, to rzucasz się z motyką na słońce. Ale twoja motyka jest bardzo sprawna. Ty nawet na słońcu sobie z tą motyką poradzisz, więc rzucaj się z nią. A świat to jest, kochaniutka, dla ciebie plac zabaw. I właśnie to, że zachciałaś dla siebie czegoś więcej, właśnie to, że zapragnęłaś dla siebie czegoś lepszego, sprawi, że będziesz żyć tym najpiękniejszym życiem, na które zasługujesz. A to, gdzie jesteś teraz, skarbie, to jest absolutna transformacja. Także ty nie patrz teraz na swoją chwilową sytuację jako na coś, co będzie cię określać do końca życia. Absolutnie nie. To ma przyjść i ma pójść. Dla twojego szczęścia, dla twojej radości, bo wszechświat cię kocha i ja cię też kocham. Pa!